Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Z kolejnego odcinka z serii God of War 4. W ostatnim odcinku walczyliśmy z nieznajomym i to był prawdopodobnie Bóg. Więc teraz musimy się z synem właśnie udać do tej góry, gdzie chcieli właśnie udać się. Przedtem muszą w ogóle teraz się udać, bo przedtem właśnie Kratos powiedział, że Atreus nie jest gotowy, ale jak ich odnaleźli, to muszą już iść przed siebie. Dobrze. To niezłą rozłałkę zrobiliśmy z tym nieznajomym. Kim on był? Nie wiem. Czego od nas chciał? Żyjemy na uboczu. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Nie. Widzimy, że Atreus się ciągle trzyma pleców Kratosa, też to bardzo fajnie zrobili, taką mechanikę ojca z synem. Mogłeś zginąć. Nigdy więcej mnie nie zostawiaj, dobrze? Dobrze. Widzimy, że syn się też o nas boi, troszczy. Ale nie, rozwałkę tu zrobiliśmy niezłą, dalej się wszystko wali. Atreus przeskoczy. Tak, przeskoczył. No w końcu też jest półbogiem. Synem Kratosa, nie? Góle. Zabijałeś już wcześniej ludzi, prawda? Znasz się na tym. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. Rozumiem zwierzęta. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie, oni próbują przeżyć, jak my. Odetnij się od tego. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Nie okazuj im współczucia, bo one nie okażą go tobie. Zwłaszcza. Rozumiem. Nigdy się nie, właśnie nie będzie żadnego współczucia. Czy to było tu od zawsze? A tego to ja nie wiem. Oho. Może mnie tam podsadzisz? Rozumiem się. Nie, to ja na razie nic nie robi. Bo to hop, nie? Jak w Uncharted. Dobra, nie widzę drogi. Poza tym mostem. Nie, a my możemy naskoczyć? Nie, nie możemy. Ale tu widzimy, że kolejne mamy jakąś znajdźkę. Tak, możemy to rozwalać. Myślałem właśnie. Patrzcie, i też dostajemy to złoto. Tak właśnie myślałem, że możemy to rozwalić. A to? O, sorry. Dobra, co tu może... Chyba już widzę. Ani tędy, ani tędy. Chyba, że to. Patrzcie. Kolejna znajdźka. Ale chyba o to nie chodziło. No ewidentnie coś z tamtym, no ale... No i co wtedy się stanie?
tamto? Albo gdzieś tutaj, patrzcie. A, dobra. Dasz radę go opuścić? Idź. Udało się. Chłopcze. Tak jest. Ale tutaj coś mamy, ale prawdopodobnie stamtąd się dostaniemy jakoś. W ogóle nie ma innej drogi. Chwila, jak teraz przejdziesz? Dobra. No i dawaj. Bo musimy iść tam, tak? Mam rozumieć. Tu to jasna logika. Powinno dać radę. Chociaż. Dobry pomysł. No. I się udało. Jakby to nie pomyślałem o tym. Jeszcze raz, przepraszam za to, ale nie pomyślałem o tym, że to znów ten zjedzie. Dobra, idziemy. I teraz nie wciskać trójkąta. Nie ma bata, nie wcisnę. No. Co to mamy? Tu mamy życie. Mało potrzebne na chwilę obecną, ale zawsze coś. Ojcze, czy spotkamy innych po drodze? Tak. Przyjaznych? Nie. Napadną na nas? Możliwe. Tak. Fajne jest właśnie teraz te skoki wszystkie. No to teraz gdzie? Dobra, na lewo trochę bardziej. Idziemy, idziemy. Spójrz. Cały czas wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne. Ale tam zostało przełamane. To ty je ściąłeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy. Czemu to zrobiła? Chodźmy. Nie oglądajmy się za siebie. Czyli jak matka dotykała te wszystkie drzewa,
to robiła barierę ochronną, żeby nas właśnie tacy jak ostatni nieznajomy nie znalazł. Kratos je musiał ściąć, żeby wypełnić jej wolę. Znaczy musiał, nie musiał, ale no chciał to zrobić, tak? Dobra. To... ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze, dobrze. Nie widzę nas. Powinienem nam strzelić? Dużo tu draugrów! Dobra. Dobra. Kolejny draugry. Dobra, informuję, gdzie my jesteśmy. Dobra, o kurde. Po prawej ogień uważaj! Dobra. Dobra. Uważaj nad tobą! Dobra, możemy już załadować swoje furie. Jeśli chcesz pomóc, odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuje. Ale tylko, gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Dobra. A, czyli takie coś. Dobra, to na razie nie jest potrzebne. Umiejętności w ogóle to będą jakieś różne inne. A mogę teraz coś sobie wziąć? Dobra, to chciałbym to, ale chyba jeszcze nie mam. Spójrz w górę. Ale na pewno? Chciałem zobaczyć tylko, żeby mi tak nie pominąć. Nie, dobra.
Co tu mamy? Chłopcze. Dobrze. Co tu pisze, no? Przeczytaj to nam. Przed nami osada jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znała mama. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu. Rozumiesz? Mhm. Czyli taka matka go uczyła języków tutaj nordyckich. Dobrze, chyba tu raczej... A, widzicie. Dobra. Chciałem jak najwięcej mieć tego srebra. O, właśnie, tylko nie mam życie. Ciągle chcę X-em to brać, a nie kółkiem, nie wiem dlaczego. Jakieś przyzwyczajenie mam. Dobra. Grosz do grosza i będzie kokosza. Jak to było w pewnym kabarecie. Dzięki. To jest ten, co nie działa na niego żaden cios. Coś jeszcze? Strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Hej, tu jest chyba jakaś skrzynia. No, mamy skrzynię kolejną. Co tu mamy? Dotyk Hel, szybki runiczny atak. Pokaż. Czy mamy runy dawać? A, patrzcie. Dobra, czyli dajemy runy, ale kosztem expa. Dobrze. A, kosztem expa je ulepszamy. Dobra, rozumiem. Wow, jak to zrobiłeś? No dobra. Czyli taki jakby kontratak, to możemy później uderzyć. Idź. Dzięki. Tam jest góra! Chodźmy! Zaczekaj! Wytrzyma! Widzisz? No, wytrzyma! Trzymaj się! Szybko! Ześlizguję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! O! Nie było tak źle. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Przepraszam. Kolejne draugry. Nie ruszają się. Są martwe? Znaczy, bardziej martwe? Chłopcze! Nie są! Nie są! Poziom trudności walki z wrogiem określa kolor i liczby i liczba obok jego paska zdrowia. Rozumiem. Pamiętaj! Celność przed szybkością! Nie jestem gotów! Chodź no tutaj. Ło, ale to ma cios nawet. Poprawej.
Wow. Dobra, weźmy, użyjmy fuli. Dobra, spróbujmy tamtej zniszczyć, znaczy zabić. Już? To był ostatni. Poszło mi lepiej? Więcej rozmysłu. Nieważne, czy oddasz jeden strzał. Pokaż cierpliwość. Dobra, ja wolę to tutaj jeszcze zabić, tak do niczego. Spójrz na to. Pokaż. No i zawsze coś, nie? Tu nic się nie chyba nie da. O, patrzcie. Przeczytaj. Aha, tu kiedyś był targ. Giganci handlowali tu z bogami dawno temu. Ciekawe, czy był tu Odyn. Coś przebija ścianę! Tam na górze! Tam czy tam? Coś przebija ścianę! O cholera! Ja bym chciał taki fajny cios. Dobra, nie. Teraz coś mamy tutaj bardziej taki opancerzony. O kurde, ej. Jesteś ranny! No, więcej jak nie miała matka. Wow! Ty, ej! Czyli jak nam rozbije tarczę, mam rozumieć, to już nie możemy bloku zrobić. Aha! Ale fajna gierka, wymagająca. Dobra, jeszcze raz. Coś przebija ścianę! Dobra. Uważaj!
Dobra, chodź się tu. No miał się pojawić ten atak, znaczy ten... No i poszło szybko. Dziennik pokaż mi. Potężny draug. Czyli taki jakby... pancerny. Dobra. Spójrz, tam jest przejście. Słyszysz? Co to? Przekonamy się. Trzymaj się blisko. Co to? Jakieś, nie wiem... co to? Idziemy w stronę strasznego śpiewu? To na wszelki wypadek. Ożysz ty! Dobra, nie działa na topór. A, widzicie. O kurde. Nie działają na nią szybkie, raczej mocne ataki. No. Prawdziwy upiór. Nie myślałem, że kiedyś go... Zabij upiory, dobra. No dobrze. Bestiariusz. Upiór. A, bo to jest po prostu dziennik naszego Atreusa, bo tam powiedziała, mama mi powiedziała, czyli na pewno to jest chyba Atreusa dziennik. Chodź. Nie jestem pewien w 100%, ale myślę, że to jest dziennik Atreusa. Nadal nie rozumiem, czemu ten człowiek zaatakował nasz dom. Mówiłem ci, chłopcze, nie wiem nic więcej. Właśnie. Co jest tam na górze? Chyba musimy tam wrócić. Ale jak? Chodź za mną. Jakoś się to znajdzie przejście na spokojnie. Kolejna runa. Nie, to jest po prostu jakby wydobytek jakiś, znaczy... jakby to powiedzieć... potrzebny do chyba do czegoś stworzenia. O kurde! No i co? Trzeba było kozaczyć? Co to tam jest? Co to jest? Właśnie. Magiczna blokada. Mówiłeś, że ludzie mogą chcieć nas okraść. Zabiję ich, jak spróbują. Nie boję się. Jeśli spotkamy ludzi, będziesz się trzymał z dala. Rozumiesz? Ale potrafię już walczyć. Będziesz się trzymał z dala. Koniec tematu.
zniszczyłem jakąś tam pieczęć, która się świeciło dziwnie. Więc myślałem, że da się zniszczyć. I nie myliłem się. Dobra, tutaj już byliśmy. Idziemy przez ten most. Więc z jakiejś tam strony będzie to trzeba strzelić. Czyżby z tej? O, tak. Daj życie. Super. O, i skrzynia. Dobra, tego trzeba. Znaczy. Dawaj, chodź tutaj. To kolejny upiór. Dobra. Ja bym się najpierw tym zajął. Za mną, przede mną. Dobra. Idealnie. Musimy ich wszystkich zabić jak najszybciej. A później się tą, tym upiorem się właśnie zajmiemy. Dobra, czyżby... Wow. Musimy iść tam do tego życia. No. Nie poszło łatwo, co? Będzie ich więcej. I gdzie ja mam rzucić topołem? Słamy? A to jest wszystko to samo.
Coś tam jest, widzicie? No. Tu mamy jeszcze życie. Weźmiemy oczywiście. I full życia, super. Idziemy do przodu. O, patrzcie, co tu mamy. Kolejną skrzynię. Ci wszyscy umarli. Tam jest bezpiecznie? A myślisz, że tu jest? Dobra, kolejna miękka stal. Wow. Jaka to musiała być bitwa? O! Co tak śmierdzi? Teraz! Czy to sługi Hel? Są nietknięci. Spójrz! Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże! Tyle dni bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu. Obdzierać z mięsa. Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. Co? Czekajcie na mnie! Wow! Ojcze, pomóż! O, ładnie. Atreusie! Chłopcze! Odetnij się od tego. Chodź. Czeka nas długa droga. Że co? Zaczekaj tu. Sam się tym zajmę. Aszu. Boom. Mogę zrobić więcej tych ciosów kończących. Chodź tutaj. Bo czasami mogą być nudne. Wrócili. Oni wrócili. Już po wszystkim. Chcę stąd iść. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście. Tutaj. No dobrze, a zanim tam pójdziemy, to zrobimy to na następnym odcinku. Więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i widzimy się na następnych odcinkach. Cześć!